Szczęść Boże, Milena Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. Na południu Europy dominuje niż pozostały obszar kontynentu, także Polska znajduje się pod wpływem rozległego wyżu, który będzie zwiastował dla naszego kraju ciepłe powietrze. Dziś w Europie sporo słońca, szczególnie na wschodzie i na południu kontynentu, gdzie miejscami pojawi się bezchmurne niebo. Poza tym będzie się chmurzyć w centrum i nad Wyspami Brytyjskimi spadnie deszcz. Poza tym temperatura maksymalna od 19 stopni w Londynie do nawet 31 w Rzymie i Marsylii. Z kolei jutro w naszym kraju również ciepło i słonecznie. Chmury i przelotny deszcz dadzą o sobie znać jedynie na Warmii i Mazurach. Poza tym od morza aż po góry sporo słońca. Na termometrach od 25 stopni na Wybrzeżu Gdańskim, w Szczecinie i w Rzeszowie do nawet 29 stopni na Dolnym Śląsku. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i południa. Ciśnienie wzrasta. Na barometrach 1019 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na przegląd regionów.